Dzisiaj będziemy mieli czwartą część Jezus Chrystus, człowiek i Bóg. I chcę mówić o Jezusie jako o odważnym człowieku, który mnie osobiście zainspirował do tego, żeby się wyzbyć wszystkich lęków z mojego życia. Ja zostałem zainspirowany przez Jezusa do tego. A On mi dał przykład jako człowiek. Wiecie, bo gdy się mówi, że Bóg się nie boi, to są takie, no o czym tu rozmawiać, no Bóg się nie boi, no. Rozumiesz? Ale Jezus to człowiek. I On mnie zainspirował jako człowiek, że On się nie bał. Bo cały czas podkreślam, proszę pamiętajcie, bo nie wiem ilu z was religia do tego stopnia się wdarła do umysłów, że nadal może uważacie gdzieś, jakąś częścią swojego umysłu, że jednak Jezus, On chodząc tu po ziemi, miał w sobie jakąś boskość. Jeśli tak myślicie, po prostu pokutujcie z tego. Jeszcze raz przypominam słowo. On wyrzekł się bóstwa na czas pobytu na ziemi. Czyli Jezus na ziemi nie był Bogiem. Rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne. On nigdy chodząc po ziemi nie był Bogiem. My w ogóle, że Jezus był Bogiem, to wiecie skąd się dowiadujemy? Z Ewangelii Jana. Napisanej 80 lat po zmartwychwstaniu Jezusa i Ewangelia Jana, jak kiedyś to już mówiłem, bo taki cykl sobie zacząłem kiedyś, sobie będziemy go dalej kontynuować za jakiś czas. Generalnie Ewangelia Jana to jest Ewangelia objawiona. Rozumiecie? W przeciwieństwie do pozostałych trzech Ewangelii. Pozostałe trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza, są dziennikarskie Ewangelie. A Ewangelia Jana to nie jest dziennikarska Ewangelia. To jest Ewangelia objawiona. Czyli tam jest już spisywane to nie na podstawie tego, co się tam widziało, co się słyszało, tylko w co się wierzy. Rozumiecie, o czym mówię? To jest 80 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Oni już tam piszą w to, co się wierzy, a nie to, co się widziało. Ale Mateusz, Marek i Łukasz to piszą o tym, co się widziało, a nie w co się wierzy. Rozumiecie? I Jezus jest tam opisany jako człowiek. Bo zarówno Stary Testament, przede wszystkim Stary Testament przede wszystkim, on opisywał Mesjasza jako człowieka. To był Syn Boga. Człowiek. Rozumiecie? Człowiek. Syn Boga. To nie było nawet to, co w ogóle w greckich mitologiach, czy tam w rzymskich mitologiach, że to było połączenie Boga i człowieka i tytan wychodził. Jakiś Herkules, czy jakiś inny tam, rozumiesz, że niby tu człowiek, ale w sobie miał bóstwo. Jezus, jest napisane, wyrzekł się bóstwa. Wyrzekł bóstwa. Czyli to był człowiek wypełniony Duchem Świętym. Taki jak ty i ja. Dokładnie taki sam. Nie miał w sobie krzty niczego, czego ty lub ja nie mamy lub mieć nie możemy. O tym trzeba zawsze pamiętać. I teraz, kiedy ja mówię o odważnym Jezusie, to ja mówię o odważnym Jezusie człowieku i On mnie zainspirował. No bo jakże bym mógł cię zainspirować odważny Bóg? No odważny Bóg? No błagam cię. Ja lubię filmy o superbohaterach, ja to rozumiem, ja to sobie w duchu czytam. To jest żaden problem dla mnie, nie? Ale sam superbohater w swojej jakby naturze, tak? To jest postać, która nie zasługuje na dogłębny szacunek z naszej strony. Dlaczego? No bo my się nie możemy do niego porównać. Jak się do niego porównasz? To musi być człowiek, żebyś się do niego porównał. Ktoś, kto nie posiada supermocy. Rozumiesz, o czym mówię? I mamy Jezusa tutaj, który porusza się w Duchu Świętym. Działa za pomocą wiary.
i uwalnia moc za pomocą wiary. Ale zacznę od objawienia Jana, 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszetyczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Taki zapis jest. I nie wiem, czy wy zauważyliście, że na początku tych ośmiu przestrzeni są bojaźliwi. Czyli tutaj na szczycie tej całej ekipy są bojaźliwi. I okazuje się w związku z tym, że bojaźliwi są gorsi niż niewierzący, skalani, zabójcy, wszetecznicy, czarownicy, bałwochwalcy i kłamcy. Oni na czele stoją. No, przodownicy tego całego interesu. Ciekawe, nie? Oczywiście my rozumiemy Nowe Przymierze i my rozumiemy, że tutaj nie ma, że to nie jest kwestia, tu nie jest mowa o grzechach. O grzechach globalnych, tylko to są struktury duchowe, w których mieszczą się grzechy ludzkości. Rozumiecie? Tutaj nie ma mowy o nowonarodzonych, o nowym stworzeniu. Tak? Tutaj jest informacja o ośmiu głównych demonicznych kanałach niosących śmierć i spustoszenie na ziemi. I największy demoniczny kanał niosący śmierć i spustoszenie na ziemi to jest kanał lęku. Rozumiecie? Jest osiem głównych kanałów i one tu są opisane. A więc większe spustoszenie na ziemi tworzą ci, którzy się boją, niż ci, którzy mordują ludzi. Rozumiecie dramat zagadnienia? Lęk to jeden z ośmiu nurtów, który rządzi światem. Jest to lider. Jeśli diabłu uda się doprowadzić człowieka do tego, żeby się bał, to diabeł tego człowieka będzie trzymał za mordę przez całe życie. Rozumiecie? Nie ma nic, co jest silniejsze niż system lękowy. Jest na pierwszym miejscu. A więc jest bramą do pozostałych. Rozumiecie? Czyli najpierw człowiek się boi, a potem zabija, kłamie, czaruje i tak dalej, i tak dalej. Najpierw się boi. A więc wszyscy zabójcy są lękliwi, wszyscy wszetecznicy są lękliwi, wszyscy kłamcy są lękliwi. Wywodzi się to z lęku. To nam pokazuje prorok. Lęk. I zobaczcie. Drugie, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących. To jest ciekawe, od razu za tym stoi niewiara. Lęk jest ściśle powiązany z niedowiarstwem. W ogóle rozumiecie zasadę? Wiara jest przeciwna lękowi, a lęk jest przeciwny wierze. Ja to powtórzę dzisiaj jeszcze nie raz. Człowiek, który się boi, nie wierzy. Człowiek, który się nie boi, wierzy. To trzeba zweryfikować. Ja musiałem to zweryfikować w swoim życiu. Rozumiesz? Człowiek, który się boi, nie wierzy. To jest, dlaczego? Bo to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest tak jak rozpalenie ogniska na dnie oceanu. Niemożliwa sprawa. Niemożliwe jest bać się i wierzyć. Po prostu nie. Ludziom się wydaje, że to... Ale ludzie, przecież ludzie są genialni. Ludzie to połączą. Ja wierzę. Ja mówię, przecież drżysz. Boisz się. A ja wierzę. Nie przekonasz człowieka. Lęk jest tak normalną rzeczą na świecie, że ludzie żyją w nim jak w naturalnym środowisku. Ludzie się przyzwyczaili do lęku.
Dla nich to jest normalne, tak jak oddychanie. Lęk jest nam aplikowany od dziecka. Od dziecka. Ta anegdota o tych gąskach naprawdę mnie ujęła. Od małego dzieci są przekonane, bawimy się w banie. Bójmy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Czego? Wilka, złego, cholera. Rozumiecie? I teraz od małego. Do głowy nie przyjdzie człowiekowi, żeby te dzieci inaczej kształtować. Nie wchodź na szafkę, bo spadniesz. No kurczę, no dlaczego ma spaść z szafki? Jest takie same prawdopodobieństwo, że spadnie, jak nie spadnie. Czemu mówisz do swojego dziecka, nie wchodź na szafkę, bo spadniesz? Czemu to robisz? Pod jakim wpływem jakiego ducha jesteś? Macierzyństwa? Ojcostwa? Jak to nazwiesz? Jesteś pod wpływem przemożnego ducha lęku. Rozumiesz? Jak nasz syn kiedyś przyszedł potłuczony do domu, pytam, gdzieś w las, na taki daszek, w las i spadł. Mały był. Potłukł się. Poszedłem z nim na dwór, choć który to daszek? Ten, spadłem stąd, się bawiłem tu z Mateuszem, spadłem z tego daszku. Ja mówię, jakżeś spadł? No jak wchodziłem, to się po noga mi omknęła. Ja mówię, a jak wchodziłeś na ten daszek? No nie pokazuję, jak wchodził. Ja mówię, nie tak się wchodzi na ten daszek. No. No jak wchodziłeś? Żeś źle wchodził. Tu jest piorunochron i pokazuję mu. Tu jest piorunochron, tu się wsadza nogę właśnie na ten daszek. Bo to, rozumiesz, dlaczego syn spadł z daszku? Bo źle wchodził na daszek. Trzeba dopracować technikę. Rozumiecie, o czym mówię? A nie powiedzieć mu, nie wchodź na daszek, bo spadniesz. Rozumiesz, o czym mówię? Jak można takie coś dziecku zrobić? Tego nie zrób, bo się pobrudzisz, tego nie zrób, bo spadniesz, tego nie zrób, bo to zrobisz. Zrób to! Ja, jako ojciec, mam w obowiązku pokazać ci, jak to zrobić, tak? Żeby odnieść sukces. Ok? Sukces. Bo ja mam ci pokazać Boga, w którym wszystko jest możliwe. Rozumiesz? Ja mam ci to pokazać. Ale w lęku jesteśmy wychowywani, czy chcemy, nie chcemy, od dziecka. Rozumiecie? Dlatego dla ludzi, również dla wielu z was, odczucia lękowe mogą być normalne. Normalne. Ot, po prostu boję się. Nazywamy to ostrożnością, pragmatyzmem. Rozumiecie? Na to jest masa nazw. Jak sobie prześledzicie, ile tam jest nazw, się w pale nie mieści. Wiesz, tu chodzi o mądrość. Ja nieraz słyszałem do chrześcijan, tu chodzi o mądrość. Ja mówię, przestań, ty się boisz. Boisz się. O ty to o mądrość chodzi. Jaką mądrość, jak on poszedł na krzyż, człowieku dał się przybić, zabić? Co to w ogóle było? Co to w ogóle za akcja była? Jaka tu mądrość? Kiedyś o tym porozmawiamy na którymś kazaniu. Jemu mądrość to szatan proponował. On mu nieraz proponował mądrość taką. Zrezygnuj, wyhamuj, ty się zajmij czymś innym, ty zostań królem Izraela, ty wyprowadź Izrael spod okupacji rzymskiej. Kurczę, wiesz, o co chodzi? On miał tyle propozycji mądrościowych. Diabeł mu chciał tak ułożyć pięknie życie na ziemi, że się w pale nie mieści. Zrozumcie, Jezus mógł być najpotężniejszym władcą na ziemi. Najpotężniejszym władcą. Powiedzieć wam dlaczego? Bo byłby jedynym władcą, któremu by szatan nie przeszkadzał rządzić. Jedynym władcą by był. Szatan by mu nie rzucał kłód pod nogi. Powiedział, w porządku, kurczę. Własnoręcznie by wszystkie demony zatrzymał. Państwo Jezusa rozwijałoby się genialnie. Druga Atlantyda.
Rozumiesz? A on wybrał w ogóle jakąś inną historię, człowieku. I widzicie, lęk towarzyszy ludzkości od początku. I teraz na arenę wkracza właśnie Jezus. 2000 lat temu wkracza na arenę pewien człowiek. Inny niż wszyscy ludzie do tej pory. Inny. Ewangelia Mateusza 8:24-26. A gdy wsiedli do łodzi, nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. Ja kocham ten tekst. On zaś spał. I podeszli do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Jezus zaczął prezentować nową, inną postawę. On nie ulegał lękowi. To było nienormalne. To był dla nich szok. W sytuacji bardzo problematycznej ten człowiek śpi. Oni się boją, a on śpi. On śpi. A kiedy się budzi, nawet nie pyta, jaki problem jest. Tylko od razu w nich wjeżdża. I mówi tak. Bojaźliwi. Czemu wiary nie macie? Bo jest nieważne, co się dzieje. Dla niego jest nieważne, co się dzieje. Dla niego jest ważne to, że oni go budzą. Jeśli oni go budzą, to oni stają twarzą w twarz z jakimś problemem i nie wierzą o jego rozwiązanie. I oni go budzą. Ilu chrześcijan codziennie budzi Boga? Ilu chrześcijan budzi Boga codziennie? Non-stop go budzą. Rozumiecie? Kiedyś on się zapyta: ty, budzik. Tak, żebyś wiedział. Okazuje się, że wielu chrześcijan najlepszą rzeczą, którą potrafi robić w życiu, to Boga budzić. Zachęcam do poczytania, w jaki sposób Rut nawiązywała relacje z Boazem i jak ją teściowa uczyła: tylko go nie budź. Połóż się tam przy nim, a on ci sam powie, co robi. Tylko nie budź go. A oni go budzą. I on w jednym zdaniu mówi: bojaźliwi, jeszcze wiary nie macie? Rozumiecie, że ktoś, kto jest lękliwy, nie ma wiary? Jeśli się boisz, to nie wierzysz. I weź sobie, postaw kropkę w domu nad tym. W najdrobniejszych sprawach i w tych wielkich sprawach. Nie oszukuj sam siebie, bo najgorszą rzeczą jest oszukiwanie samego siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Oszukiwanie samego siebie to najgorsza rzecz. Bo to jest atak na własną osobę. Okłamanie siebie. To jest hipokryzja najwyższego rzędu. Rozumiesz? W 27 wersecie to jest napisane: ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten? Dla nich to było coś dziwnego. On się nie boi. Kim jest ten? Kto to jest? Co to za postać? Tu jest burza, a on śpi. My go budzimy, a on od razu do nas ma pretensje, że my się boimy. Przecież to jest naturalne, że się boimy. Fale zalewają łódź, jesteśmy rybakami z dziada pradziada.
Wiemy o tym, czym jest burza. Wiemy, jak burza wywraca łodzie. Wiemy w ogóle, ile osób poginęło od burzy w ogóle w morzu. Mamy doświadczenie. Powinniśmy się bać burzy. Powinniśmy dbać o to, żeby w burzę nie wypływać. Dla nich to jest normalne. Teraz się dziwią, bo jest z nimi człowiek, który się nie boi. Wie, co to jest. Czemu nie wierzycie? Jak to nie wierzycie? Nie wierzycie? Nie wiem, czy wy zauważacie. Ja to czasami powtarzałem, że jest niewiele rzeczy, które wyprowadzały Jezusa w ogóle z nerw. Rozumiecie? Ale jedno z tych to było niedowiarstwo. Jemu się podnosił w ogóle gniew. Jak to? Dla niego, dzisiaj dla chrześcijanina, bo nie wierzę. On tak jak splunąć przez ramię. Nie wierzę. No nie wierzę. Człowieku, no przecież jak możesz nie wierzyć? Nie masz prawa nie wierzyć. Jeśli ty w ogóle rozmawiasz ze mną o chrześcijaństwie, to nie masz prawa nie wierzyć. Bo ty przyszedłeś do Boga przez wiarę. Rozumiesz, o co chodzi? Ty nie przyszedłeś do chipsa z Jezusikiem, tylko ty przyszedłeś do Boga przez wiarę. Do Boga Ducha. Rozumiesz, o co chodzi? Do Boga Ducha. I teraz ty nie wierzysz? Jego nieuleganie lękom spowodowało manifest realnej mocy w jego życiu. Zauważyliście, co się dzieje? Zobaczcie, chcę, żebyście dostrzegli związek. Dlaczego on jednym słowem gromi tą burzę? Jakim sposobem on uwalnia moc? Wejściem jest to, że on się nie boi. Skoro się nie boi, to wierzy. Rozumiecie, co to znaczy? Jezus się nie boi, równa się wierzy. Czemu wierzy? Każdemu słowu Ojca. Jezus wierzy w autorytet, który posiada. On w to wierzy, bo on szanuje Ojca. On wierzy w słowa Ojca, a więc wierzy we wszystkie słowa Ojca. Ktoś jak nie wierzy w jakieś słowo Ojca, to nie wierzy Ojcu. O, rozumiecie mnie? Ktoś na przykład mówi czasami do mnie tak, pastorze, ja nie mam wiary o to i o to. Ja mówię, nie, zrozum mnie. Ty nie wierzysz Ojcu. Ty nie możesz do mnie powiedzieć, ja nie mam wiary o uzdrowienie. Ty Bogu nie wierzysz. A nie mam wiary w ogóle, błagam was. Przestańcie używać tych sformułowań. Nie mam wiary o to, nie mam wiary o tamto. Przyjdź do Boga i powiedz, nie wierzę ci. A nie, że nie mam, bo to jest takie, nie mam wiary o coś. To jest takie bezosobowe. To tak można sobie rzucić w eter, rozumiecie, o co chodzi, i przejść dalej do tematu. O, nie zwróciłem się do nikogo, ani nie oskarżyłem nikogo. Nie mam wiary, wiesz, nie mam, Arturze, ja nie mam takiej wiary w tą sprawę, jak ty masz tą wiarę. Ja mówię, nie, ty nie wierzysz Ojcu. Jak ktoś ze mną rozmawia, wielu z was rozmawiało ze mną i na początku zadałem wam pytanie, czy mi ufasz? Czy ty mi ufasz? Kompleksowo. Czy mi ufasz? Ja muszę usłyszeć od takiego człowieka, który chce, żebym ja mu duszpasterzował. Ufam ci. Ja mówię, w porządku. Możesz nie rozumiesz mnie do końca, nie trybić różnych rzeczy, ale ja, posłuchaj, żądam od ciebie zaufania mi. Jak mi nie ufasz, nie mam szans dotykania twojego życia, a ty nie masz szans zaczerpnięcia ode mnie czegokolwiek. Muszę mieć twoje zaufanie. Rozumiesz? I Bóg musi mieć twoje zaufanie, żeby mogła płynąć moc. I teraz widzimy Jezusa. On jest zaspany. Jeszcze ropa w oczach. Rozumiesz, o co chodzi? Tu wszystko, rozumiesz, się buja. Tak? On wstaje, mówi, małowierni, o co chodzi? Czego się boicie? Wstaje, gromi burzę. Czemu? Zobaczcie, czy jemu było cokolwiek potrzebne? Czy on się w ogóle musiał jakoś specjalnie skupić? Czy on się musiał modlić jakoś specjalnie? Wiecie, gdzie była wiara? W nim. Czemu? Bo on ufał Ojcu. Ufał Ojcu. Czyje było to morze? Ojca.
Czyj był ten wiatr? Ojca. Czyja ta łódka? Ojca. Czyj był on? Ojca. Rozumiecie? Ojca. Ja miałem wypadek samochodowy, toczyliśmy się tym samochodem. Ja wiedziałem jedno na pewno. Ja mam służbę od ojca. Rozumiecie, o co chodzi? Toczysz się samochodem i wiesz taką rzecz. Masz służbę od ojca. Nie ma czegoś takiego, że po drodze ci się śmierć przydarzy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Bo jak się spotkałem z ojcem kilka lat wcześniej, odebrałem od niego w ogóle objawienie o tym, co ja będę robił w życiu, tak? I teraz raptem jakiś wypadek samochodowy. Przepraszam. Ja ufam ojcu. Jak idę drogą Bożą i mam do zrealizowania pewien cel, to po drodze nie może mi się przydarzyć śmierć. Przecież to jest proste. Jezus to wiedział. Dla Niego to było proste. Bo miał co? Relację z Ojcem. On miał komorę. On rozumiał w ogóle, co mówi Ojciec. On wierzył Ojcu, a oni nie wierzyli. W związku z tym co? Bali się. Pamiętaj, jeśli nie wierzysz, to w tym miejscu musisz się bać. Bo żyjesz w środowisku lękowym jak w wodzie. I tylko wiara jest w stanie wyprzeć tą wodę z miejsca w ogóle, w którym jesteś. Inaczej w ogóle znowu zanurzasz się w lęk. Wielu chrześcijan nie rozumie. Arturze, ja już tak byłem wysoko i ja znowu jakoś tak tu siedzę. Ja mówię, człowieku, bo żyjesz w tym środowisku, w środowisku lęku. Ono po prostu jest. Co mam robić? Ja mówię, ładuj się wiarą. Chodź w wierze, to cały czas będziesz miał nosek na powierzchni. Non stop będziesz miał nosek na powierzchni. Oni nie mieli noska na powierzchni. Oni się bali. Widzicie, przestaje, Jezus się nie boi i uwalnia moc. Chcesz uwalniać moc w swoim życiu, się musisz nie bać. Nie, Boże, daj mi moc, bo Ty masz moc. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek ma moc, bo ma Ducha odrodzonego. Ale są blokery. Boję się. Rozumiesz? No to się nie uwalnia moc. Moc się uwalnia, jak nie ma w ogóle blokera. Zdejmij bloker. A będziesz miał moc w praktyce. Zdejmij bloker. Nie bój się. Rozumiesz? Weź coś zrób. Takiego, czego nie robisz normalnie. Weź coś zrób, czego się boisz. Idź coś zrób. Weź to zrób. Weź jakąś rzecz zrób. Jezus jasno twierdził, że ludzie bojaźliwi to ludzie niedowierzający Bogu. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? I jakże to jeszcze wiary nie macie? Ewangelia Marka 4,40. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Jeszcze on się temu dziwił. Jak to jest możliwe, mówił. Bóg się dziwi. Żeby zadziwić Boga, to naprawdę. Rozumiesz? Czym można Boga zadziwić? Wiesz, czym można Boga zadziwić? Jak mu się nie wierzy. On się naprawdę dziwi. Bóg się nie dziwi, jak człowiek zgrzeszy. Człowiek może upaść na same dno. Bóg się w ogóle nie dziwi, bo on dawno powiedział, wy trawą jesteście. Trawą jesteście tam. Nie dzięki mocy i sile, co się tam dzieje u was, tylko dzięki mojemu duchowi. W ogóle to jest wszystko dawno obcykane. Chrystus przyszedł, krwią przykrył. Wiecie, co chodzi? Bóg nie ma żadnych złudzeń, że człowiek jest twardy. Bóg musiał posłać Jezusa Chrystusa, żeby człowieka wyratować, żeby wyjąć go w ogóle z piekła, żeby dać mu nowe życie. Ale kiedy już to się stało, to Bóg się dziwi, że człowiek nie wierzy. Jak ty nie wierzysz? No nie wierzysz? Boisz się?
Zobaczcie, Jezus nie litował się nad lękliwymi wyznawcami Jahwe, ale twierdził, że nie wierzą Bogu. Tu nie ma żadnego, rozumiem was. No tak, nie macie prawidłowego poznania. Jezusa nie obchodziło, czy ktoś ma prawidłowe poznanie, czy nie. Jak ktoś mówił, że wierzy Jahwe, to wierzy Jahwe. Nie było YouTube'a, nie było różnych rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Nie było książek takich, nic nie było. Wierzysz Jahwe? Wierzę Jahwe. To było wierzę Jahwe. Jak wierzę, to wierzę na maksa, a nie wierzę trochę. No tak, wierzę Jahwe, ale w sprawie uzdrowienia to mam takie pewne dylematy. No ale w sprawie tutaj takiego to mam dylematy. Albo wierzę, tak? Albo nie wierzę. A jeśli się boję, to na pewno nie wierzę. Dziwił się im. Dziwił się, że nie wierzą. Jemu to się nie mieściło w głowie. Jak można nie wierzyć? Rozumiecie? On znał duchową rzeczywistość. I doskonale wiedział, że ludzie lękliwi to postacie niebezpieczne dla siebie i niebezpieczne dla innych. W ogóle wiecie, że ludzie, którzy się boją, są niebezpieczni. To niebezpieczni ludzie. Weź spójrz na, nawet jadąc drogą, jak widzisz takiegoś gościa, który jedzie niepewnie samochodem, to w ogóle trzeba się oddalić od niego. To niepewny gość, człowieku. Rozumiesz? Wjechaliśmy kiedyś, taki na autostradę wjechał, człowieku jedzie. On 60 na godzinę autostradą jechał. Ja mówię do gaty, on jest albo nienormalny, albo jest nawalony czymś. A rozumiecie, o co chodzi? Bo on był ostrożny. Ostrożny wjechał przez ciebie na autostradę. Kurczę, jakim prawem? Mateusz to jest odważny człowiek. Wsiadł na ten, na skuter i przyjechał autostradą z Radomia. To ja rozumiem. Po prostu to było odważne. Zobaczcie, co mówi Księga Sędziów 7:3. Każ więc ogłosić ludowi tak. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło 22 tysiące. Każ więc ogłosić, to jest słowo Jahwe. Bóg mówi do Gedeona, żeby uwolnił poselstwo do swoich ludzi. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. Posłuchaj. Jak się boisz, zawróć z drogi służby. Proszę cię jako twój pastor. Zawróć dziś. Zawróć dziś. Przyjdź do Boga i powiedz, zawracam. A zobacz, co mówi 5 Mojżeszowa 28. Niech nadzorcy mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swojego domu. Niech nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Ludzie lękliwi to ludzie niebezpieczni. Lepiej iść przez życie samemu, niż z kimś, kto się boi przy twoim boku. Rozumiesz? Cały czas chodzi. Jak to będzie? Co się wydarzy? Co się stanie? Rozumiesz, o co chodzi? Ja dzisiaj jestem spokojnym człowiekiem. Ale ja na początku mojego nawrócenia mnie ludzki lęk doprowadzał do wybuchów agresji. Rozumiecie? Wierzących ludzi. Mnie to po prostu... Ja mówię... No chodź. No weź to zrób. No już chodzi. Przecież my między innymi dlatego otworzyliśmy służbę swoją, bo byliśmy otoczeni zalęknionymi ludźmi. Wszędzie byli ludzie lękliwi. Co z nimi zrobić? Wydrukowałem swoje świadectwa.
Człowieku, w świadectwie swoim napisałem, że jak się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. Do wszystkich domów na Sielsku to zaniosłem. I przyniosłem do kościoła, w kościele zielonoświątkowym, byłem pochwalić się. Wiecie, młody chłopak, wierzę, przyszedłem się pochwalić, jaką zrobiłem robotę. Wziął mnie pastor na rozmowę. Mówi do mnie, Arturze, to no tak nie można. To jest takie ostre. Do ludzi trzeba, ja mówię. Ale pastorze, to ja nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Ale napisałem, że po prostu pójdą do piekła, bo oni tam pójdą. To co, gdzie miałem napisać, że pójdą? No tak, ja cię rozumiem, ale wiesz, do ludzi trzeba w ogóle... Ja mówię, o Boże, kochany. Ja już wiedziałem, to jest początek końca. Początek końca mojego pobytu w ogóle w tej instytucji. Dlaczego? Bo ja rozmawiam z lękliwym człowiekiem. Rozumiecie? Z lękliwym człowiekiem. Boże, mówię. To co mam powiedzieć człowiekowi? Jak mam nazwać piekło? Co mam mu powiedzieć? Że Bóg go kocha, że Bóg jest miłosierny. To mam mu mówić? Muszę przedstawić mu fakty. Tak? Fakty. Tam było, że Bóg go kocha. Ale było też, że jak nie przyjmie Jezusa, to pójdzie do piekła na pewno. O tym poinformowałem moje miasto. Ludzie bojaźliwi podcinają skrzydła innym ludziom. Skrzydła im tną. Rozwijasz się w wierze. A tu bojaźliwy człowiek stoi koło ciebie. Uważaj. Bądź ostrożny. Przemyśl to. Zastanów się. Nie tak ostro. Rozumiesz? Albo nawet nic nie mówi, bo jest tak lękliwy, że ci przytakuje. Tak zwany przytak. Jest taki duch przytaków w kościele. Jak jesteś silnym przywódcą, to chodzą i przytakują. Tak, tak, tak. Rozumiesz? A z tyłu kupa leci ze strachu. Tak, tak. Słowo honoru. Ja to po zapachu po tym. Rozumiesz, o co chodzi? Ja to po zapachu przytaka widzę. Bo chodzi za mną, bo jestem silny naturalnie. Mam osobowość taką. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi mi przytakuje. A kupa leci. Rozumiesz? Kupy nie zatrzymasz. Słowa możesz do pewnego stopnia zmanipulować. Rozumiesz? A fizjologia jest fizjologią, w duchu też. I teraz jest przy tobie przytak taki i ty idziesz i tobie się wydaje, że masz wsparcie w wierze, ale to nie masz żadnego wsparcia w wierze. Dalej czujesz, że jesteś sam więcej. Czujesz się obciążony tym człowiekiem. Obciążony czujesz się nim, bo on ma lękliwe serce. Co to będzie? Ja nie wiem, co będzie. Może nas zabiją. Ale jazda będzie. No pozabijają nas wszystkich. No i co? Ale ja, ale numer, człowieku. I pójdziemy taką ekipą do ojca szybciej. Wow! Ale radykalne słowa. W ogóle wiecie, o co chodzi. W jakich my czasach żyjemy. Wiesz? W jakich my czasach żyjemy? To nas pozabijają, no i co? Tak? To nam na lepsze nam wyjdzie to wszystko. Się lepiej opłaci. Ale to jest prawda. Gedeon miał za zadanie zrobić przegląd. Tak? I przywódcy, którzy prowadzili Izrael na wojnę, też mieli zrobić przegląd. Bo inaczej... Nie było szans na wygraną. Jezus zaczął wyznaczać nowy trend w społeczeństwie. Trend odwagi. To jest nowy trend. On powiedział, ja czynię rzecz nową. Nową. Skąd on to miał? W jaki sposób on tego nabył? Bo on tego nabył. On się z tym nie urodził, pamiętajmy. On tego nabył.
Składały się na to dwie sprawy. Wysokie poczucie własnej wartości, to po pierwsze. A po drugie, ustawiczne, głębokie i bogate życie modlitewne. Te dwie rzeczy powodowały, że Jezus był odważny. Nie ma takiego człowieka na świecie, który żyje w sposób dowartościowany i ma silną więź z Bogiem i jednocześnie się boi. Posłuchaj mnie, co powiedziałem. Nie ma takiego człowieka na świecie, który ma wysokie poczucie własnej wartości i głębokie życie modlitewne i żeby czegoś się bał. Jeśli gdzieś przychodzi do twojego życia lęk, to jest to związane tylko z tym, że szwankuje wysokie poczucie własnej wartości albo komora. To takie proste jest. On nie raz mówił, ja wiem skąd pochodzę, dokąd idę, ja wiem kim ja jestem. On w ogóle to wiedział, to nie było dla niego żadnym problemem. Miał głęboką samoświadomość, wysoką samoocenę. Rozumiecie, o co chodzi? Wiedział, kim jest, a nie był narcyzem. Opierał się na faktach. I jednocześnie miał bardzo głęboką więź z Ojcem. To czyniło go odważnym. To czyniło go nowym bytem. Nowym bytem to go czyniło. Boją się ludzie niedowartościowani i ludzie nie mający silnego życia modlitewnego. Te dwie grupy ludzi. Oni się boją. Im ciągle coś nie spina. Ciągle coś za nimi łazi. Rozumiesz? Jakiś duszek, kopciuszek ciągle w ogóle im przeszkadza żyć. Mam demony. Człowieku, weź zbuduj wysokie poczucie własnej wartości i rozwiń życie modlitewne. Zobaczysz, czy jakiś demon do ciebie przyjdzie. Pół demona do ciebie nie przyjdzie. Pół demona. Pół demona w ogóle się nie pojawi w twoim środowisku. Bo to jest środowisko, w którym ten demon nie może żyć. Rozumiesz? Demon nie może żyć w środowisku wysokiego poczucia własnej wartości w połączeniu z potężnym życiem modlitewnym. To jest niemożliwe. Demon od takiego człowieka trzyma się z daleka. Demon się boi takiego człowieka. Demon drży przed takim człowiekiem, bo wiecie, kogo w nim widzi? Chrystusa Jezusa. On drży przed nim. Jezus wyraźnie wykrywał, wykazywał w zasadzie, że lęk przeczy wierze. On to wykazywał non-stop. Pokazywał, to było takie nowatorskie, bo o tym nie wiedzieli. Ludzie o tym nie wiedzieli, ludzie tego nie łączyli ze sobą. Zobaczcie, on ciągle to powtarza. Bojaźliwi niewierzący, bojaźliwi niewierzący, bojaźliwi niewierzący. Bo oni się uważają za naród wierzący. Wiecie, jesteśmy Żydami, wierzymy. Rozumiecie? A on im pokazywał, nie, no bo boicie się. Boisz się, Żydzie? Boję się. No nie wierzysz w Jahwę. Wierzę. I to było nie do połączenia. A Jezus pokazał nową rzecz. Kto się boi, ten nie wierzy. I nie trzeba było udowadniać niczego innego. Rozumiecie? Albo wierzysz, albo się boisz. Spójrz w swoje serce. A wiesz, że chodzą tylko ci, którzy przeżywają to, kim są i kim jest Bóg. Tylko ci ludzie chodzą w wierze. Musisz, jak człowiek przeżywa siebie i przeżywa Boga, to jest połączone. Przeżywać siebie, przeżywać Boga. Ja codziennie przeżywam w pełni swoją osobę. W ogóle rozumiecie, co ja mówię? Ja 21 lat temu umarłem jako stary człowiek i narodziłem się jako nowy człowiek. Bardzo wiele lat nie szanowałem tego, że jestem nowym człowiekiem. Ja tego nie szanowałem, ja tego nie umiałem szanować.
Ja dopiero tak naprawdę ładnych parę lat temu zacząłem to szanować, zacząłem sobie głęboko zdawać z tego sprawę. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, że przeżywanie siebie jest tym samym, inaczej, jest w tej samej linii, co przeżywanie Boga. Ja to muszę połączyć. Ja przeżywam siebie i przeżywam Boga. Ja na przykład jak spotykam ludzi, ludzie mówią, wiesz, ja to, moje życie nie ma znaczenia. Ja już wiem, że człowiek, który tak mówi, ma niskie poczucie własnej wartości. Żaden człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości nie powie mi takiej rzeczy. Wiesz, tu chodzi o Boga, chodzi o sprawy Pana. Rozumiesz, o co chodzi? Leżysz. Pełna akceptacja siebie. Pełne pogodzenie się ze sobą. Pełna świadomość, że jest się kompletnym człowiekiem przez nowe narodzenie. Że jest się świątynią Boga, że jest się kimś ważnym, istotnym, wielkim. Na nabożeństwie. Amen. Bo jesteś dla siebie ważny. Jezus był dla siebie ważny. On mówi, nazywacie mnie Panem i dobrze czynicie. On to mówił, nie wiem, czy wy to łapiecie. On to mówił jakby jednym tchem. On nie robił z tego wielkich spraw. Ktoś, kto ma zaburzenie poniżenia, bo ludzie poniżeni, to oni na dwie strony skaczą. Jedni to się w ogóle chowają jak w ślimak w chorupkę, a drudzy za wszelką cenę chcą pokazać, że są wielcy. Bo to jest taki ten drugi gatunek, ten syndrom Hitlera, rozumiesz, o co chodzi, nie? To on pokazuje, wiesz. Zawsze wspominam mojego wychowawcę z więzienia, co w fotelu nogi uciął. W ogóle, wiesz, było normalne takie, co więźniowie przychodzili i siadali, uciął na takie krótkie. Słowo honoru, siadałeś, tak siadałeś, no nie? A on siedział na krześle i był, nawet żeby chłop miał 2 metry, on zawsze przychodził, proszę siadać, jak ktoś dał, proszę siadać. I wiesz, gość siadał w ten fotel i w ogóle, wiesz, a tamten od razu był nad nim tyle, no nie? Słowo, ja kiedyś go spotkałem w Półtusku na obiedzie, mało się nie zadławił kurczakiem i mówię do niego, powiedz mi tylko jedną rzecz. Mówię, już po nawróceniu to było, nie? Mówię, to tyś ten fotel wymyślił. W ogóle, a my musimy o tym rozmawiać. Ja mówię, nie, no bo to mnie chodzi po głowie tyle lat. No ale mniejsza z tym. Gość bardzo niskie poczucie własnej wartości, urżnął ten fotel. Ten rodzaj, w ogóle syndrom Hitlera, wiecie? Hitler, dlatego się mówi syndrom Hitlera? Bo Hitler był mały, a miał swoje biurko na podejście 50-centymetrowym. Tak, tak. Do Hitlera się wchodziło, on zawsze był większy niż wszyscy. Wiecie? Taki prezes nasz. Ale człowiek, który jest prawdziwie dowartościowany, to on wie, że jest królem i to jest dla niego normalne. Wstał rano, jest królem. Jeszcze się tam nie umył, jeszcze coś tam nie tego, ale on jest królem. Kto mu o tym powiedział? Nikt. Nikt mu nie powiedział, że on jest królem. On wie w swoim duchu, że jest królem. On, kiedy myśli o sobie, myjąc zęby, to myśli po królewsku. To król jest. I to jest wysokie poczucie własnej wartości. I teraz taki człowiek, który ma takie poczucie własnej wartości i rozwinął życie modlitewne, to jest człowiek, który się nie boi. Bo tam lęk już nie ma dostępu. Tam lęk nie może wejść. Nie ma dziury. Taki był Jezus. Jezus pokazał taki trend, taki standard, pokazał, ludzie, zobaczcie, to jest możliwe, żeby tak żyć. Ja wam to pokazuję jako człowiek. Jako człowiek. Jest taki program, może tam, to wam powiem, że to się nie pogorszycie, to już nie jesteście na tym poziomie. Nagie randki. Włoska wersja jest taka też teraz. I tam taka dziewczyna teraz była i ta dziennikarka pyta, dlaczego przychodzi do tego programu? A ona mówi, bo byłam strasznie zakompleksionym człowiekiem. I mówi, to jest taka kropka na D w moim życiu,
kiedy jakby domykam swoje poczucie własnej wartości. I ta dziennikarka pyta tam, ale a to co takiego ci w tobie nie pasowało? I to mówimy o człowieku ze świata. Słuchajcie, ona zaczęła wymieniać tyle rzeczy, które w niej jej nie pasowały. To za duże dziurki w nosie. To za duże słowo honoru. No przecież wiecie, jesteście narodzeni z Bożego Ducha, a wiecie, jakie w ogóle pomysły do was diabeł przynosił. Co wy tam macie, albo co nie macie. I to wcale nie były jakieś wielkie sprawy. Rozumiesz? I ona przełom swój robiła. Przełom swój robiła. Mi koniec, zaakceptowałam swoje ciało. Zaakceptowałam, tu nie ma nic takiego w moim ciele, czego nie akceptuję. Jestem pogodzona ze swoim ciałem. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to jest człowiek ze świata i na tym poziomie on myślał. Natomiast daję to jako przykład, pokazuje, co to znaczy, tak? Że czujemy się ludźmi wartościowymi kompletnie. Wtedy się nie boimy robić też różnych rzeczy. Nie boimy się pokazać z różnych stron. Nie boimy się otworzyć i powiedzieć, taki jestem, proszę bardzo. Rozumiesz? Gdzie przy tym prowadzenie silnego życia modlitewnego, tak? Teraz popatrz. Człowiek o wysokim poczuciu własnej wartości, który stale prowadzi silne życie modlitewne, to teraz spróbuj sobie to wyobrazić. Nie tylko cały czas utrzymuje wysokie poczucie własnej wartości, ale zaczyna sięgać ponad. I tu już zaczyna się mistycyzm. Bo tu już lecimy, jakaś skala od 0 do 10. Rozumiesz, ty jesteś na poziomie 10, a życie modlitewne spowoduje, że zaczniesz walić powyżej 10. Rozumiesz? Czyli zaczynasz rozumieć, że jesteś jak Jezus. Jak Jezus. To mało, że jestem sobą. Jeszcze jestem Bogiem. To, co Michał mówił w zeszłym tygodniu. Mam nieograniczony autorytet. I pytanie, gdzie tu miejsce na lęk? Jak taki człowiek może się bać i czego? Tu diabeł nic nie wsadzi. Nic. Jak wsadzi? No gdzie? Z kim walczyć? Z kim? Na poziomie ludzkim? Dziękuję. Nie dosyć, że poziom ludzki zamknięty. Wysokim poczuciem własnej wartości, to gość przebywa jeszcze cały czas z Bogiem i zmienia się na Jego obraz. Nabiera Jego walorów, a to już jest ponad dycha. Idziemy w ogóle wyżej. A tam wiecie, że tam nie ma sufitu. Bo na ludzkim poziomie to jest sufit. Sięgamy po prostu tak zwanej dychy i już koniec. No, że jesteśmy dowartościowani, czujemy się świetnie. Ale tutaj jest dalej życie modlitewne. I zaczynasz widzieć, że możesz więcej niż normalny człowiek. Nie ma możliwości, żeby taki człowiek się bał. Taki był Jezus. Wierzył, kim jest, skąd pochodzi, dokąd idzie. Poznał Ojca przez wiarę i kontynuował relację z Nim w modlitwie. Taki był Jezus. Wzór dla nas. Nie ulegam lękom, bo wierzył. Czemu nie ulegał lękom? Bo wierzył. To nie ulegał lękom, nie bał się. Nie skupiał się na tym, że ciało drżało, ale na tym, kim jest i komu wierzy. Rozumiesz? Taki był i tak żył. Ciało drżało nieraz. On mówi, ciało w ogóle mdłe. Ciało mdłe, duch ochoczy, ciało mdłe. Ale jego to nie ruszało. On wiedział, komu uwierzył. Jego życie było działaniem. Skoro wierzył, to działał. Zauważyliście to? On nie dyskutował o różnych sprawach. W ogóle on szedł. Ja to uwielbiam. Oni, gdzie idziemy? W ogóle, czyli co? Czyli nie powiedział im, gdzie idziemy. Do Jerozolimy. O Boże, zabiją nas. Wiesz, o co chodzi? A on dalej idzie z nimi. W ogóle weźcie to, łapcie. Jak czytacie Chrystusa, to w ogóle weźcie to, łapcie. Idzie dalej z nimi i mówi, Syn Człowieczy musi umrzeć. W ogóle ty, w ogóle szok.
Jeszcze podkręca to wszystko, w ogóle idzie, w ogóle zabiją nas. Syn człowieczy musi umrzeć, ale trzeciego dnia wstanie z martwych, ty. I dalej idzie. Mi się to bardzo podoba. Często ludzie przychodzą i mówią, czemu mi nie powiedziałeś tych rzeczy? Ja mówię, bo byś nie poszedł. Wciągnąłeś mnie w to. Tak. Wciągnąłem cię w to. Wciągnąłem cię to, bo on ich wciągał. Ja, ludzie, z niego biorę przykład, słowo honoru. On, jaki bym powiedział o różnych rzeczach, rozumiecie, na początku, nie poszliby. Oni by po prostu nie poszli, a on ich wciągnął. Wziął ich za rękę, bo się nie bał. Wziął ich za rękę i powprowadzał ich w różne miejsca. I przecież co im pokazał? Tu nie trzeba się bać. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zobaczcie, możemy tu pokazać. Rozumiesz? Syn człowieczy mówi, umrze, ale wstanie z martwych. Oni się za głowy trzymali. Czujesz to? Bo to mamy cały czas do czynienia z tymi, co się bali na łodzi. Cały czas. To są bardzo krótkie okresiki czasu, które tam są. Działał mimo. Człowiek wiary działa mimo. Ktoś mówi tak, gromie lęki. Ja mówię, działaj. Ale ja gromię, nie grom. Działaj. Chcesz zgromić dobrze lęk, to zadziałaj przeciwko lękowi. Tak zgromisz lęk, a nie gromię cię duchu lęku. Gromię cię duchu lęku i siedzi na dupie, gromię cię duchu lęku. No gromie cię duchu lęku, siedzi. Wyjdź! Ja muszę teraz się modlić, bo mam takie w ogóle, na ulicę to tak nie mogę, nie czuję się silnie, na ulicę nie wychodzę. Ja mówię, wyjdź na tą ulicę. Posiedź na ulicy. Siedzisz w domu, na ulicy posiedź. Tam głoszę Ewangelię, usiądź przy kolumnie, trzymaj się słupa. Rozumiesz, o co chodzi? Tego, co tam na kolumna na tym stoi? Rozumiesz, o co chodzi? I siedź tam przy tej kolumnie. Grom lęki tam. Zobacz, jak tam się gromi lęki. Genialnie. Pod to kolumno. Będziesz obciążnikiem. Taka pierwsza twoja służba. Zamiast kamienia, ty będziesz tam siedział. Tak? Będzie dobrze. Zobacz, jak będzie dobrze. A zobaczysz, jak bardzo szybko zostaniesz wypromowany. Z obciążnika, rozumiesz? Staniesz się, proszę ciebie, tym, co tak chodzi w to i z powrotem się w innych językach tam modli. Rozumiesz? Zaraz promocja będzie. Czemu? Bo dokonałeś ruchu. Bo wiara jest działaniem. A skoro wiara jest przeciwna lękom, to żeby się nie bać, to trzeba działać przeciwnie niż lęk proponuje. I taki był Jezus. I z Niego trzeba brać przykład. A nie dyskusje prowadzić różne. Jezus nie dyskutował za dużo. Rozumiecie? Ja nigdzie nie czytam o jakichś jego dyskusjach. On w ogóle cały czas coś wprowadzał. Pod koniec swojej służby na ziemi powiedział, że ci, którzy w niego uwierzą, będą wykonywać większe rzeczy niż on. Możesz być odważniejszy niż Jezus. Czy ty w ogóle się tak pomodliłeś? Pomódl się do Boga i powiedz, Boże, dziękuję ci, że jestem odważniejszy niż Jezus. Boże, dziękuję ci za to, bo jest napisane, że będziesz większe rzeczy czynił niż on. To zacznij się tak modlić, że jesteś odważniejszy niż Jezus. Wyznawaj to. To znaczy, że będziesz bardziej odważny w działaniu niż on. Ty powiedz, czy to jest możliwe? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. On tak powiedział. Jeszcze raz mówię, wchodzimy na teren mistyczny. Na teren mistyczny. On udzielił ci swojej odwagi. On udzielił ci swojej komory. W ogóle wierzysz w to? Pomódl się, mam komorę Jezusa. Rozumiesz? Mam życie modlitewne Jezusa. W ogóle ty tak rób. Myśl w tych kategoriach. To jest twój wzorzec. Zamiast kombinować,
i próbować zbudować prawdziwą koparkę z klocków Lego, rozumiesz? Zacznij chodzić w wierze. Zrób to, co powiedział on. Będziesz rzeczy robił większe niż ja. Większe? Będę miał większą komorę niż ty, Jezus? Halleluja! Wchodzę w to. Będę miał większą komorę niż ty. Będę miał lepszą relację z Ojcem niż ty. Bo ty tak powiedziałeś. Mój Mesjaszu. Ty tak powiedziałeś. To ja w to wchodzę przez wiarę. Będę bardziej odważny niż ty. Będę robił większe i odważniejsze ruchy niż ty. To się nazywa Chrystus stosowany. A nie jedynie Chrystus historyczny. Ja kocham Chrystusa historycznego. Uwielbiam go. Jest ważny. Ale Chrystus stosowany jest zawsze tym, który zamyka objawienie. Chrystus historyczny otwiera objawienie, Chrystus stosowany zamyka objawienie. Zawsze. Bo to jest coś, co się stosuje. A nas interesuje co? Praktyka. Praktyka. Rozumiecie, o co chodzi? Można znać dużo, dużo przepisów kulinarnych, ale jak się nie zacznie gotować, to nic z tego nie będzie. Po prostu. Widzicie, ja przez lata zawsze interesowałem się gotowaniem od strony praktyki. Dzisiaj jestem w stanie robić potrawy, chociaż robię je, bo muszę. Dlatego, że powiedzmy teraz robię sobie jedzenie, bo trenuję w ten sposób i tak dalej. Ale generalnie ja na przykład robiąc jedzenie, intuicyjnie je przyprawiam. Rozumiecie? Większość ja intuicyjnie będę przyprawiał. Czemu? Bo ja przez lata to robiłem. Nie muszę mieć przed sobą przepisu. Ja to zrobię intuicyjnie. Ale to jest powód, bo ja przez lata to robiłem. Od dziecka. On udzielił ci swojej odwagi, udzielił ci swojej komory, udzielił ci tego. On ci udzielił swojego poczucia własnej wartości. Ty musisz w to wierzyć i zobaczyć, co się będzie działo w tobie, jakie ruchy masz robić. Odważne ruchy. Jeżeli wyznałeś to w modlitwie, to zrób jakiś odważny ruch. Zrób. W tym tygodniu rzucam ci wyzwanie. Zacznij robić odważne ruchy, których nie robiłeś do tej pory. Może zrób jeden. Ale nie bądź taki ostrożny. Zrób więcej. Zrób coś. Niekoniecznie w ogóle ktokolwiek będzie o tym wiedział. Będziesz wiedział ty, Bóg i diabeł. Rozumiesz? Ale zobaczysz, jak będziesz rósł. A może widzisz już teraz różnego rodzaju lęki swoje, ale do tej pory i widzisz, że do tej pory nie zrobiłeś pewnych ruchów z nimi. Wystąp przeciwko nim. W ogóle nie spychaj lęków. W ogóle, coś ci powiem, jak się będziesz teraz modlił, to przywołaj lęki. W szeregu powiedz ustań. Wszystkie. Wszystko, czego się boję, w imieniu Jezusa, niech teraz przyjdzie mi do głowy. Tak, bo to trzeba przywołać. Ja wam opowiadałem, jak już byłem w różnych sytuacjach takich trudnych w życiu, to ja nie gromiłem diabła, ja go wzywałem. Mówię, chodź tutaj. Wejdź do tego pokoju. Rozumiesz? Bo, o co chodzi? Bo ja się go nie boję. Ja się w ogóle nie boję szatana. Ja się od bardzo dawna już nie boję szatana. Rozumiecie? To jest w ogóle coś takiego, że ja od bardzo dawna nie boję szatana. Ja miałem problemy z tym, że on mi szkodził. Toż wiecie, o co chodzi. Ja nienawidziłem jego szkodzenia mi. Tych różnych rzeczy, które on mi tam robił, ale ja się nie bałem go nigdy. Ja nie miałem czegoś takiego, że szatan drże, bo szatan, bo demony. Nie, no to mnie nigdy jakby nie przerażały mnie takie sprawy. Dlatego dla mnie nie był problem. W ogóle pamiętam, jak taki pastor napisał książkę
o tym, o charyzmatach i tak dalej. Piękna książka, ja z niej skorzystałem, ale potem taki, też jego przeczytałem taki artykuł i on napisał takie coś, ten sam pastor. To teoretyk był, dobry teoretyk, ale ja z tej teorii skorzystałem bardzo. Naprawdę, ja szanuję go za jego teorię, za jego wiedzę, ja skorzystałem z tego. Ale napisał tak, kiedyś, jak on powiedział, nie wkurzyłem, tylko zaczepiłem szatana. Kopnął boleśnie. Ja w ogóle, mi się to tak nie kleiło w tej głowie. Ja mówię, Chryste jedyny. To właśnie był czas, kiedy byłem w tym kościele zielonoświątkowym. Ja mówię, szatan. No co to jest szatan? Co to w ogóle jest za postać? Ja go wzywałem i mu czytałem Biblię przez półtorej godziny na przykład. Rozumiesz? Ja ci powiem, jaki jest twój początek i koniec. Teraz tutaj będziesz ze mną w tym pokoju. Ale musiał. Ty wiesz, jak się zachowuje diabeł, proszę ciebie, po przeczytaniu kawałków z Ezechiela, z Izajasza i tak dalej, prosto w twarz? To potem w ogóle nie... To potem przez dłuższy okres czasu ty w ogóle nie masz z nim kontaktu. No tak, bo on jest przyzwyczajony do chrześcijan, którzy go gromią. Oni go gromią, boją się najczęściej, bo oni go gromią w lękach. Tak jak się w tych innych językach tam modlą w lękach. Wiesz. No tak, nie zauważycie to nieraz? Jakaś jest konsternacja albo lęki, to oni w innych językach się modlą. Po co? Szatan jest przyzwyczajony do takich ludzi. I oni go gromią, on wraca później, ale on nie lubi takich ludzi, którzy nie boją się jego jako osoby. I mówią, chodź tutaj, będziesz słuchał tego, co do ciebie mówię. Będziesz słuchał tego, co do ciebie mówię. Nie bój się zobaczyć swoich lęków. Rozumiesz? Cały czas pamiętaj o tym, że jeśli się boisz, to nie wierzysz. Cały czas. To jest bardzo ważne, żeby się, niech to ci nie ucieknie. Miej cały czas w swojej głowie tą prostą rzecz. Jedno albo drugie. A gdy nie wierzysz, to nie jesteś chroniony i jesteś szkodliwy. Pamiętaj o tym. Jeśli się boisz, to znaczy, że nie wierzysz. A jeśli nie wierzysz, to nie jesteś chroniony i jesteś szkodliwy dla ludzi z twojego otoczenia. Osłabiasz swoje życie, otwierasz swoje życie na problemy i osłabiasz serca ludzi, którzy są wokół ciebie. Mnie to pionuje. Nie wiem jak was, mnie to pionuje. Bardzo mnie to pionuje. Ja kiedyś się modliłem na początku mojej służby długo taką modlitwą. Mówię, Boże, niech moje grzechy nigdy nie dotkną ludzi, którym służę. Rozumiesz? To jest bardzo ważne dla mnie. Tak się modlił Dawid, mnie to mocno dotknęło. On się modlił, Panie, niech moje grzechy nie dotkną Izraela. I ja nigdy nie chciałbym osłabiać serc ludzi. Rozumiecie? I ja nie znam człowieka, który by mi zrobił zarzut. Mi robili różne zarzuty w życiu. Ale nikt mi nie zrobił zarzut, że osłabiłem czyjeś życie. Ja takiego zarzutu nie mam. Bo nawet najbardziej, ktoś, kto najbardziej zbuntował się przeciwko temu, czego uczę, to na pewno wiedział, że jego życie zostało wzmocnione przez moją służbę. Nie ma takiego życia, którego moja służba nie wzmocniła. Dlaczego? Bo postanowiłem nigdy nie osłabić człowieka. A osłabia się przez to, że się prezentuje lęk, który jest niedowiarstwem. Rozumiecie? Lęk. Przyglądam się na życie naszej córki i
widzę, jak ona się kształtuje. I co widzę? Widzę, że świadectwo, które złożyliśmy w jej życiu, jest tak silne, że nie powstały w niej pewne przestrzenie lękowe w ogóle. Nie ma tych przestrzeni w tym dziecku. Ja osobiście nie znam naturalnie człowieka, który w ten sposób się kształtował, nie? Ale wiem jedno, nigdy nie osłabiłem jej serca. Nigdy we mnie Sara nie zobaczyła, nigdy. Przez te 15 lat, jak żyję na tym świecie, nie zobaczyła we mnie ani jednego momentu, w którym uwolniłem lęk, jakieś niedowiarstwo, nigdy. Ona tego nie zobaczyła. Mogła widzieć różne rzeczy, mogła widzieć, że się kłóciliśmy, mogła widzieć, że sobie nie radziliśmy z jakimiś naszymi sprawami relacyjnymi, jak najbardziej, bo widziała to, zresztą nam to powiedziała i tak dalej, nie? Ale nigdy nie zobaczyła lęku. Wiecie, co to znaczy dla dziecka? W ogóle to jest inne rozdanie. To jest inne rozdanie. A kiedy widzisz swoich rodziców, jak się trzęsą przed życiem, no to kurczę. Musisz pozbyć się lęków. Jak Jezus. Musisz być jak Jezus. Bez lęków. W twoim duchu jest odwaga Jezusa. Wykorzystaj ją na maksa. Już dzisiaj zacznij pozwalać sobie na różne rzeczy, na które nie pozwalałeś do tej pory. Spuść się ze smyczy. Zdejmij sobie obroże. Rozumiesz? Zdejmij sobie obroże. Bez obroży się tu przychodzi. Zdejmujemy obroże. I idziemy głęboko w życie modlitewne. Głęboko w życie modlitewne. Macie żyć życiem modlitwy. To będzie czyniło z was potężnych tytanów wiary. To się przełoży potem na ten świat. Zobaczysz, jak zaczniesz prowokować pewną rzeczywistość. Dzisiaj Basia tu składała świadectwo. Czy ty, zrozum mnie, twoim odważnym postępowaniem będziesz prowokował pewne sytuacje w swoim życiu, których do tej pory nie sprowokowałeś. Przyciągniesz je do siebie. Przyciągniesz je do siebie. Przyciągniesz do siebie pewnych ludzi. Przyciągniesz do siebie pewne systemy. Przyciągniesz do siebie finanse również. Masę rzeczy przyciągniesz do siebie, które są tylko przyciągane za pomocą odwagi. Moc, którą będziesz widział, zaskoczy cię. Będziesz, wow, powiedziałem, się stało. Powiedziałem i się stało. Zrobiłem ruch, stało się. W pewnym momencie będzie to dla ciebie tak naturalne, to będzie naturalne, że będziesz coś robił, to będzie zwykła sprawa. Rozumiesz? Powoływanie z niebytu do bytu. Będą zwykłe sprawy. Odważne wpływanie na innych ludzi. Rozumiesz? Niereligijne. Możesz to zrobić. Ale jeśli nie ruszysz, to nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy. Będziesz biegał wokół burzy na łodzi i krzyczał: Panie, ratuj, toniemy. I powielisz to, co robi większość szeroko pojętego Kościoła. A ja nie chcę tego ani dla ciebie, ani dla siebie. Nie chcę tego dla naszego ruchu. Nie chcę takich rzeczy. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlę się o to, żeby to słowo o wiele silniej wybrzmiało w naszych duchach, niż wybrzmiało z moich ust.
Ojcze, dziękuję Ci, że Ty wzmacniasz to Słowo. Że moc Twojego Świętego Ducha pokazuje, w jaki sposób mamy funkcjonować w odwadze. Jezus, Ty jesteś w nas i wszystko, co Twoje, jest w nas. Twoja osobowość, Twoja mentalność, Twoja odwaga i Twoja komora. Wszystko jest w nas. Ojcze, w imieniu Jezusa wyrzekamy się wszelkich lęków ukrytych i tych, które pieczołowicie pielęgnowaliśmy do tej pory, myśląc, że musimy z nimi żyć. My nakazujemy wszystkim lękom ukrytym, żeby wyszły do wierzchu. My bierzemy nad nimi autorytet i urwiemy łeb jednemu po drugim przez moc Świętego Ducha. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy jak Jezus. Amen.